Nazywał się Geralt z Rivii. Był wiedźminem, zabójcą potworów. Dostał nietypowe zlecenie. Miał zdjąć klątwę z królewskiej córki. Wystarczyło spędzić z nią noc. Od zmierzchu do świtu. Ale królewna była zaklęta w potwora, strzygę. Zdrajca odpowiedzialny za klątwę miał być przynętą. Thank you.
Wiedźmin odczarował królewnę. Stał się sławny. Potem wielka wojna zmieniła oblicze świata. Nastał czas miecza i topora. Czas pogardy. Słuch o Geralcie z Rivii zaginął. Ale to już inna historia. Witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w Wiedźminie 1. Przedmowa Xardasa z Gothica oczywiście musiała być. Piękna, mogę słuchać tego głosu całe życie po prostu. O, cudowne. O, ale ten Wiedźmin 1 to jednak, ten Wiedźmin z jedynki to jednak badass jest, co? Taki, ale niepodobny do tego gościa Wiedźmina z trójki. Taki młodziak z niego, młodzik, nie wiem, whatever. Tak czy siak, nigdy jeszcze nie przyszedłem Gothica 1. Gothica. Gothica tam przyszedłem jeden i to milion razy. Dwójkę też. Jak widać, no, podobne gierki, co? Wiedźmina 1 nigdy nie przyszedłem, więc w sumie to możemy zaczynać nową grę. Zaczynajmy. Już 8 minut w sumie, to jeszcze 2 minuty. Żartuję, jeszcze nie 2 minuty. Myślę, że te odcinki z Wiedźmina będą troszeczkę dłuższe. Jeżeli będziemy się mylił Wiedźmin z Gothiciem, to bardzo przepraszam. Skrzywienie zawodowe. Tak czy siak, zaczynamy nową grę. Mam nadzieję, że będzie zajebiście. Zapraszam. Normalnie nie mogę się nawet wysłowić, bo tak jestem podekscytowany. Okej, okay, nowa gierka. Zaczynamy. Zagraj podstawową wersję gry Wiedźmin. Przygotuj się na kilkadziesiąt godzin rozgrywki w mrocznym świecie, gdzie nie ma dobra i zła, a jedynie wybory i konsekwencje. Gra Wiedźmin. Nowe przygody. Zagraj w jedną z dodatkowych przygód. Każda z nich to oddzielna, unikalna historia. Na razie gramy w... po prostu w Wiedźmina. Jest to... Słuchajcie tej muzyki, ona jest... O! Wspaniała. Zaczynamy gierkę. Dla nowicjuszy poziom średni, tu jest wysoki. Poziom średni zalecany dla większości graczy, walka może się okazać prawdziwym wyzwaniem, ale chemia bywa pomocna. Bierzemy średni. Sterowanie przy pomocy samej myszki z łatwością. Okej, okay. Sterowanie klawiaturą i myszką. Klawiatura i mysz. O, zaczynamy! Dziedziniec Kermor. O, nareszcie skończyłem Stubbs the Zombies. Serię, której jeżeli nie oglądaliście, możecie sobie obejrzeć. I od razu przechodzę do tej. Zapraszam. Jeszcze raz. 5 długich lat Królestwa Północne leczyły rany po Wielkiej Wojnie. Tysiące istnień pochłonęła zaraza i głód. Ocalałe komanda elfów i krasnoludów zapadły głęboko w lasy i zbierały siły do ostatniego, rozpaczliwego zrywu. Na traktach i gościńcach, na polach dawnych bitew niepodzielnie rządziły potwory. Coraz częściej można było usłyszeć pytanie: gdzie są Wiedźmini? Północne rubieże Kedwen, Góry Sine. Rok 1270. 5 lat po Wielkiej Wojnie. Gdzie ja jestem? Połóż się. Wszystko w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie byłeś, ale najważniejsze, że żyjesz.
aczkolwiek wyglądasz, jakbyś wygrzebał się z grobu. Nic nie pamiętam. Wkrótce pogadamy na spokojnie. Zbliżamy się do Kaer Morhen. Jesteśmy w domu. Leo, biegnij po Triss. Wasz czas dobiega końca, Wiedźmini. Cieszcie się, póki możecie. Źle, nie było parady. Ile razy mam powtarzać? Po piruecie zawsze parada ukośna na plecy. Zawsze! Minęły zaledwie 2 dni, odkąd cię znaleźli. To w dużej mierze twoja zasługa. Dziękuję, Triss. Nie ma za co. Przypominasz sobie coś? Niewiele. Spójrz na dół. Znam te ruchy. Piruet, zasłona, cięcie. Nie wiem dlaczego, ale kiedy z tobą rozmawiam, czuję więź. Wiem, że byłaś kimś ważnym. Geralt, my... A! Muszę to przemyśleć. Z tym nie będzie problemów. W Kaer Morhen czas płynie powoli. Udało się! Nie było najgorzej. Odpocznij chwilę. Jak sądzisz, Geralt, nadaje się już na szlak? Poczekajmy na resztę. Jest sam. Magister obiecał 50 torynów za każdego odmieńca. Jest mu! Wesemirze, mamy gości! Zamknę bramę! Geralt, biegnij do manekinów i bierz miecz! Zaczynamy! Podnoszenie przedmiotów, okej. Ci to i... Wow. Ale głośno, Jesus. Musisz podnieść miecz, aby móc walczyć. Ok. A tu jest, dobra. Biorę. Kliknij wroga lewym przyciskiem myszy, aby go zaatakować. Wskazówka. Pod postaciami... znajdziesz... Nie umiem czytać tak szybko. Znajdziesz czerwone wskaźniki, okej, żywotność. Okej, rozumiem. Par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 
Nie!
Okej. Okay. Walka w tej... Jezus. Zdecydowanie tu jest dla mnie zbyt głośno. Muszę to niestety opcję dźwięku, muszę to ściszyć. Okej, okay. Myślę, że tak do 5 wszystko ściszej będzie okej. Okay. Mam taką nadzieję. Głośność muzyki, głośność dialogów. Dialogi będą głośniej. Efektów dźwiękowych, okej. Okay. Potwierdź. Może trochę zbyt cicho. O. Dobra. Teraz można coś robić. Okej, okay, czyli tak. Klikam, tak? A później, kiedy się pojawia ten taki super mieczyk, to wtedy uderzam chyba jeszcze raz, nie? Tak mi się wydaje. Bong, bong, hello. Kill him. Got him. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Widziałem, że powstaje w ogóle mod, albo powstał już nawet, albo są starania. O, dobra. Później powiem. Geralt, jak się czujesz? Nic mi nie jest. Ktoś wie, kim są napastnicy? Zwykli bandyci nie odważyliby się zaatakować Kaer Morhen. Tyle to i my wiemy, Marigold. Może wykorzystasz swoje sławne czary? W swoim czasie, Lambert. Wystarczy. Trzeba sprawdzić, czy nie przedostali się inną drogą. Idziemy na górny dziedziniec. Tak, powstaje mod poruszanie się w trybie third person, okej. Okay. Przesuwasz Geralta za pomocą klawiatury i kamerę, poruszając OK. Shift, aby odblokować kursor myszy. OK. A, OK, dobra. Powstaje modyfikacja, albo już nawet powstała, albo są próby jej stworzenia, w której chcą przenieść całego Wiedźmina 1 do Wiedźmina 3. To by było coś. Wow. Cool. Jak się wyjmuje broń? Nie wiem. Tak czy siak, gra jest stara, jak widać, ale robi wciąż wrażenie. Ale to jest polska gra, najlepsza gra ever, am I right? O, jeszcze ten medalion na górze po lewej stronie odbija jakby refleksję, nie wiem jak to się nazywa po polskiemu, jak to się mówi. Próbują wyważyć bramę. Reflection, odbicie, o. Mogą sobie próbu... What? Orzesz w mord! Co to za bydle? Przeraza. Będzie ciężko. Jakaś modliczka duża. To Savola, znam go. Chorobliwie ambitny, amoralny magik. Przejął władzę nad umysłem tego potwora. No nieźle. Wchodzą! Przygotujcie się! Idziemy ich wszystkich wybić w pień. Jest ich więcej! Dostali się na górny dziedziniec! Ten w okularach to magister. Zabójca do wynajęcia. Wyczuwam magię. Tam musi być czarodziej. No a czarodziej tam na dole, czy co? Nie? Tam nie wyczuwasz magii? Magister, znasz drogę do roboty. Bezimienny? Ty jesteś zły? Xardas bezimienny, wow. No nieźle. Ten magister jest ścigany listem gończym w Redanii, Temerii i Kedwen. To kawał bydlaka. Ale czarodziej? Nie słyszałam o nim. Bardzo to wszystko ciekawe, Marigold. Ale bardziej mnie interesuje, czy możesz unieszkodliwić tego Savolle. Resztę załatwimy po wiedźmińsku. Mogę spróbować. Uwaga, zbliżają się. Przeraza to jeden z najgroźniejszych potworów, z jakimi miałem do czynienia. Nie widzę cię. Ale ma słaby punkt. Jest bardzo wrażliwa na hałas. Dzwony na górnym dziedzińcu. Dokładnie. Eskel, Lambert, pomożecie mi zatrzymać Przerazę i bandytów. Leo, trzymaj się z tyłu. W tym czasie Geralt otworzy nam bramę na górny dziedziniec. Kiedy już tam będziemy... Triss, mogłabyś zatrzymać Savolle i jego zielonego pupila, żebyśmy mogli się przygotować przed walką? Coś wymyślę. Zatem do dzieła. Na początek trochę ich tutaj wykrwawimy, później wycofujemy się na górę. Geralt, musisz się przebić po murze do zniszczonej wieży. Jest tam przejście na górny dziedziniec. Mam iść sam? Nie żartuj, to tylko bandyci. Magister to rzeczywiście morderca, ale to tylko człowiek. Będziemy czekać pod bramą. Musisz ją otworzyć. Z fartem, wilku! Trzeba przyznać, ta gierka, mimo że jest taka, no, starsza,
to grafika ma i tak bardzo fajną. Wskazówka, otwórz mapę klikając lewy przycisk myszy jej ikonę lub wciskając klawisz M. Okej, okay, dobra. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Lambert, nie? To jest jeden z tych... O Jezus, to jest z tych wiedźmaków. To on... Jezus, co jest? To on... Kurde, brzmi jak Kazid z Skyrima. Możesz łączyć ataki, okej. Okay. Pokonywać wrogów, dopiero... Wówczas, gdy kurs zmieni się na ikonę jarzącego się miecza, okej. Okay. Łączenie ataków wymaga dobrego wyczucia czasu. Zbyt wczesne kliknięcie przerwie atak. Zbyt późne zmusi cię do... Okej, okay, dobra, rozumiem. A rzeczywiście, dobra, rzeczywiście. O! Bang. O, teraz to było combo. Właśnie ogłuszyłeś swojego wroga. Możesz go teraz wykończyć klikając lewy przycisk myszy. Podczas ataku masz możliwość wywołania efektu krytycznego. Okej. Okay. Boom! O, Jesus! Okej, okay, jak dla mnie spoko. 20 FPS-ów tylko, nie? Bandyta? Mam pomóc? Nie, chyba nie. Mam cisnąć tam do tamtej wieży. Dobra, ciśniemy. Wiedźmin! Dawaj go. Bang. Dawaj. Au, bije mnie. No bij go. Dobra, no ja go zabiłem. I to nawet, ta gra nawet ma ragdole, to już naprawdę fajnie. Au. Ciśnij wiedźmak. Dobra. A się położył. Parara. Chyba zmniejszę ustawienia graficzne, bo nie wiem, czy to jest moja w sumie wina, czy... opcje gry, obrazu, zaawansowane. Zmienię na średnie, potwierdź. Bo nie wiem w sumie, czy to jest moja wina, czy to nie jest moja wina. O, zapisane ustawienia, dobra. Okej, okay, niech będzie tak, jak jest teraz. Hop. Wydaje mi się, że w ogóle się jaśniej zrobiło, mam rację? O! Dziwnie trzeba ten miecz. Pożałujesz, że cię matka zrodziła. Dawaj, ziomka. Dobrze. Jak śmiecie w ogóle atakować Kermoren? Dawaj go. Nie wiem, czy mogą mnie dwie postacie atakować jednocześnie. Chyba nie. Nie jest tak zaawansowana walka jak w... W ogóle to jest coś takiego, że jeżeli ja go zaatakuję, to chyba przerywam jego atak automatycznie. Dawaj, ciśnij, zioma. Okej, okay, dobra. I pokazuję też, ile dostałem punktów doświadczenia i tak dalej, Całkiem spoko. Jak już mówiłem, ja naprawdę wcześniej nie grałem tak naprawdę w tego Wiedźmina. Pograłem sobie chwilę i później jakoś przestałem w niego grać. Więc no, nie znam się zbytnio na nim. Styl walki. Styl szybki. Jeśli walczysz ze zwinnym przeciwnikiem, zmień styl walki na szybki. Klikając lewy przycisk myszy, ikonę kota lub wciskając klawisz X. Okej. Okej, to jest... To jest ten szybki taki. Dawaj go. Cyk. Ciśnij gnoja. Bang. Ale go rozjebało. Dosłownie. O, jeszcze mogę robić to takie... Bam! Uniki, dobra. Okej, okay, a jak mam tak to zmienić? Okej, czyli tak. Z zmienia na wilka, X zmienia na kota. Dobra. Styl silny. Jeśli walczysz z twardym przeciwnikiem, zmieni styl walki na silny, klikając lewy przycisk myszy, ikonę wilka lub ciskając klawisz Z. Dobrze wiedzieć. Już się dowiedziałem wcześniej. Ciśnij go. Ale szczerze mówiąc, chyba wolę ten styl i tak. Dawaj go. A, nie mogę. Aha, bo on wtedy to paruje. Dobra. Rozumiem. Dawaj go. Ta gra to jest bardziej taki kliker. Ze stylem lekko zręcznościowym. Ale bardzo fajnie. Aktywna pauza. Wciśnij spację, aby włączyć i wyłączyć tryb aktywnej pauzy. Wskazówka. Możesz wykorzystać aktywną pauzę do zmiany stylu walki. O. Okej. Okay. Dawaj go. Ciśnij psa. Ale go robię. O! Nie wiem, czy da się tutaj parować. No dawaj go. No kurde, ale ich zmiatam z powierzchni ziemi po prostu. Idę do dzwonu, nara. Możecie się strzelać ile chcecie, ale ja jestem wiedźmokiem.
zwinie jak asasyn. Na górę, Wiedźmok. O! Ups. No, bez żadnych... Tędy nie przejdziemy. Za mną, do Savoli. A ten głos to za to jest Korkaloma z Gothica. Znam wszystkie chyba głosy normalnie z Gothica. Bang, bang, cisnąć gnoja. Ups, nie udało się. O! Nowego. Goddammit. Dobra, pozwolę mu uderzyć. A jak przytrzymam? Aha, to nic nie zmienia w sumie. Au. Za czym kto zaraz zginie? O, właśnie ty. Ha! Kocioł oblężniczy? Wylejmy go czy coś, nie wiem. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Coś mi nie pykło. Szybko. Szybko, dawaj, dawaj, dawaj. A, bo to jest ten, no tak. To jest ten szybciutki. On unika czy coś. Okej, okay. I teraz mogę go wykończyć? Nie wiem, co zrobiłem. A co zrobiłem? Z. No, Z. O, co jest? W ogóle to mi życia tutaj nie zabierają, nie? Au. Dostaję od tych łuczników, zobacz. Chyba z nimi to tak się chyba trzeba bić, nie? Tak, z nimi to trzeba tym szybkim. Kocie ruchy! Dawać gnoja. Batman. Wiedźmin. Ty jak tak szybko tak strzelasz, co? Dawaj gnoja. Ale cię cisnę. Aż FPS spadają, słuchaj. Chcesz się bić, serio? No i nara. Dobra, i co ja mogę z tym zrobić? Mogę to wylać? Ten kocioł jest zbyt ciężki, aby go poruszyć. Może... O, magia, ale jeszcze magii to ja nie umiem tam nic. Szczątki. Co tutaj masz, kolego? Chleb skur... O, jest. Dobra, muszę iść w tą stronę. Tak? Chyba tak. Jak mam wyjąć miecz? To jest ta pauza, no tak. Kusie, wyjmuj miecz, dobra. Dawaj go. Jaki on jest niski w ogóle. Ojej, 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 dawaj go. Ała, czyli mogą mnie wszyscy jednak bić. Dobra. Podczas atakowania także nie mogę się zbytnio ruszać, bo wtedy przerywam atak. Au. No ciśnij go, Geralt. Ło, go ścisnąłem. To jest taki wkurw mod. Bang, bang, bang. Okej, okay. Obrona Kaer Morhen. Udało się. Używanie przedmiotów. Kliknij lewy przycisk myszy. Kliknij, okej, okay, lewym przyciskiem myszy kołowrót, aby go użyć i otworzyć bramę. O! Alt? Podświetlają się? No nie widzę, żeby się podświetlały. Jak klikam Alt. Chyba, że napis się. A nie wiem. Dobra. Otwieram bramę! Ale ich ścisnęli. Modliszka atakuje. Nie ma przejścia. Kurwa. Do diabła. Geralt, nieźle nas wystraszyłeś. Mogliście mi powiedzieć o schodach. Zdaje się, że Lambert z Eskelem mieli je wczoraj naprawić. Nie jesteśmy murarzami. W porządku, nic się nie stało. Magister i ten drugi magik pewnie schowali się w donjonie. Pora spojrzeć prawdzie w oczy. Ktoś chce was okraść. Triss, dziecinko. Nie mamy tu nic wartościowego. Trochę dobrej stali, skóry lisów śnieżnych. Mówię o laboratorium. I dobrze o tym wiecie. Ktoś chce ukraść wasze sławne mutageny. Wyciągasz pochopne wnioski.
Triss może mieć rację. Musimy się dowiedzieć, czego chcą. Spokojnie. Wszystko po kolei. Nie możemy zostawić za plecami silnego maga z przerazą na smyczy. Nie możecie też dopuścić, by bandyci dostali się do laboratoriów. Masz rację, dziecinko. Jak zwykle masz rację. Geralt, miałeś już do czynienia z czarodziejami. Sprawdź, czego szuka ten magik w naszym zamku. Leo pójdzie z tobą jako przewodnik. Okay. Mamy tylko przeprowadzić zwiad, czy... Jeśli kilku bandytów straci przy tym głowy, nikt nie będzie rozpaczał. Nie mam wątpliwości, że sobie poradzisz, wilku. Pamiętaj, że idzie z tobą Leo. Dam sobie radę. Dowiemy się, co się dzieje w zamku i wracamy. Nie martwcie się. Na wszelki wypadek weź te eliksiry. Grom wypij teraz, a jaskółkę, jak będziesz potrzebował leczenia. O ich działaniu mogę ci za chwilę powiedzieć. Dobra, będziemy mieli czas. A my przypilnujemy, żeby nikt więcej nie dostał się do środka. Wyśmienicie. Dziecinko, zostań z nami na wypadek, gdyby Savolla coś kombinował. Ciśniemy. Ekwipunek. Otwórz ekwipunek klikając lewy przycisk myszy OK albo... lub wciskając klawisz I wciskając, tak, dobrze. Następnie kliknij prawy przycisk myszy Elixir Grom, aby go użyć. Wskazówka. Przyciągnij eliksiry na specjalne kieszenie. Teraz będziesz... Okej, dobra, czyli jak I. I to jest Grom. I gdzie mogę... to mogę tutaj przyciągnąć, tak? Miejsce na eliksir lub petardę. Okej, to jest Grom. Nie, tak, to nie Grom. Grom mam wpić teraz. Wezmę sobie jaskółkę. Grom wbiję teraz. Zwiększa zadawane obrażenia, ale uniemożliwia parowanie oraz uniki. Gul, gul, gul! Eliksiry. Okej, działanie. Wskaż kursorem mysz ikonę eliksira, aby zapoznać się z informacją na jej temat. Ikonę... bla, 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 okej, czyli robię tak i robię tak. Grom zadawania obrażenia o 100%, szansa na uniku zredukowana o 50. Do 50 już szansa parowania zredukowana do 50. Pozostało czasu 7 godzin. O kurcze. Dobra, Leo, gdzie jesteś? Gdzie jest Leo? Leo, idziesz ze mną? Nie idziesz ze mną? Ale nie, może już tam poszedł, dobra. Mogę skakać? Nie, w tej grze się nie da skakać, zapomniałem. Dobra. Wejście do twierdzy, idziemy Leo. Zobaczymy, co ten Max sobie tam normalnie robi. Jesteś gotów? Tak. Jo! To twoja pierwsza prawdziwa walka? Nie, ale jeszcze nigdy nie zabiłem człowieka. Trzymaj się blisko mnie. Geralt, pośpiesz się. Musimy sprawdzić, co się dzieje w środku. Chodź, idziemy. Zabijesz swojego pierwszego człowieka. Wnętrze Kermoren. No. Zabijanie takie ciekawe. Chciałem ci tylko powiedzieć, że słyszałem wszystkie ballady Jaskra o tobie. Lambert mówi mi, że nigdy nie będę tak szybki jak prawdziwy wiedźmin, ale dzisiaj na treningu udało mi się go trafić. Pokonałeś Lamberta? Ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu w trakcie tej dziwnej burzy. Lambert się zagapił i przyłożyłem mu z pirueta w brzuch, ale nie spadł i strasznie mnie później zlał. Kiedyś będziesz dobrym szermierzem. Wiem. Po każdym laniu Lambert mówi mi, że mam potencjał i śmieje się. Kurde. No i wpis w dzienniku, postacie Leo. Dziennik to jest J, wiedziałem, okej. Okay. Mamy tutaj różne opisane. Ja sobie to przeczytam, jak będę miał... raczej po nagrywaniu, że tak powiem. Bo nie będę przecież wam teraz tutaj zanudzał. Unikanie wrogów. Okej. Okay. Czyli jak będzie szedł, to mogę... No, halo. Mogę zrobić... Ło! Bo jak go ścisnę, no rano. Cisnąć dziada. Ha! 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 Hi! Ha! Hu! Dobra. Ale robię uniki jak tygrys. Mam movement kobry. Mam lepszy movement niż Izak w CS-ie, więc... Bo jestem wiedźmonem. Ty mu nic nie robisz ogólnie. No. Au. Chodź tu. Będziesz kwicał jak wieprzek. Zadał mi obrażenia. Dwa obrażenia mi zadał. A nie, żeby mu obrażenia jednak robię. A, mogę ku szybko zmieniać ten, dobra, świetnie. Kurczak. Co robimy? Jak się chowa miecz? O, dobra, sam się schował. Leo, czekaj, nie nadążam, ej. Ups. Styl walki, styl grupowy. Styl grupowy jest najskuteczniejszym przeciwko grupom słabych przeciwników. Aby przełączyć się na styl grupowy, okej, okay, bla, bla. Ikonę gryfa lub C. Okej. Okay. C. C, kliknę C, dobra.
Aha, czyli... Ło! Co ja tu robię? O kurde, ale ja tam robię... Co ja zrobiłem? O kurteczka. No to... Oho, głowy podpadały. Cudowne. O kurde. Dobra, Leo. Leo, zawodowiec, mów mi. Te schody w dół prowadzą do laboratorium. Chodźmy. Chodźma. Laboratorium Wiedźminów. Aha. Czy energia magiczna, którą zaczerpnąłeś z kręgu, wystarczy, by zatrzymać Wiedźminów? A marudziłeś, że Savola zabije wszystkich i nie będziesz się mógł zabawić. Czyżby na widok jednego Wiedźmina, i to chyba samego Białego Wilka, obleciał cię strach? Inkryminowany osobnik, notabene uważany za zmarłego, jest znanym mordercą. Chętnie się z nim zmierzę. Leo, cofnij się. O. Zapraszam pana magistra. Zapraszam pana magistra. Nie ma na to czasu. Teraz, kiedy panuje nad mocą kręgu żywiołów, nie stanowią żadnego zagrożenia. Wracaj do roboty. Mutageny mają być gotowe do teleportu za 15 minut, a nasi Wiedźmini nie będą nam przeszkadzać. No załóż się. Jesteśmy odcięci! Musimy coś zrobić! Bariera magiczna wygląda na solidną. Potrzebujemy pomocy Triss. Okradają nas na naszych oczach. Geralt, przecież możesz odblokować przejście na górę znakiem. Znakiem? Ardem. Ja nie mogę, odkąd połamałem palce na mordowni. Nie mogę, nie zginają mi się. Po prostu uderz... Przywidzę, że się zginają. Nie pamiętam, jak składać znaki. Chodźmy do kręgu żywiołów. To potężne miejsce mocy, w którym Wiedźmini uczą się znaków. Musimy spróbować. Chodźmy. Dobra. Prowadź mi, kolego. Miejsce laboratorium, okej. O, skrzynia. Krzesiwo. No, wezmę, czemu nie? Wszystko po drodze będę brał. W sumie tutaj teraz... Krąg szeptu kamienia. Okej. Kręgi żywiołów. Kliknij lewym przyciskiem myszy kamień żywiołów, aby nauczyć się znaków. Wskazówka. Szukaj innych kręgów żywiołów w dalszych stadiach rozgrywki. Okej, aby zdobyć nowe mosze. Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, wow, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę. Okej, okay, chwila. Znak Art. Nauczyłeś się właśnie znaku Art. Telekinetycznego zaklęcia przydatnego do oczyszczania zagrodzonej drogi. Okej. Okay. Kliknij na bla 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 bla. Okej, okay, i znaki. One są tutaj. Wskazówka. Obronę lub ogłoszenie przeciwników może łatwo dobić. Okej, okay, i to mam sobie tak zmieniać, czy mogę... Aha, czyli jedynka to jest to. Dobra. Prawy przycisk myszy, tak? Bum. Spoko. Dobra. Ogarniam wszystko bardzo, bardzo, bardzo sprawnie. Tak mi się wydaje. Tak więc ciśniemy teraz tamtego ziomka. Gdziekolwiek to było. Leo zostawił mnie gdzieś tutaj. Spoko. Nie ma sprawy. A co to w ogóle jest tutaj? To jest ekwipunek, to jest dziennik. Okej. Parararararara. Gdzie jest Leo? Tutaj. Otwieramy to. Bing! Wow, przewróciłem go. To nie miałem tak zrobić? A, muszę znaleźć tą pokazę. Uderz Ardem w stertę gruzu blokującą schody. A, tu! Już myślałem, że mam zniszczyć tamtego ziomka. Przewróciłem go w sumie. Więc magia powinna przestać działać. Skoro on ją podtrzymywał, nie? Czego się dowiedzieliście? Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Dżuma, Syfilis, Franca i Trond, jesteście jak dzieci! Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Triss, dziecinko, myśleliśmy, że to nic ważnego. Jeśli ten mag dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal, następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam, ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Marigold. Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć wiedźmińskie tajemnice.
Wesemirze, jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie. Dość tego. Lambert, przestań mówić do Triss po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku. Triss, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy. Geralt ma rację, powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Wesemirze? Ktoś musi się zająć przerazą i Savollą. Zostaję. A ty, Geralt, co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować twojej pomocy. No, z tego co słyszałem, to zdecydowanie idę z Triss do laboratorium. Idę z Triss. Laboratorium jest ważniejsze. Ja też. Zatem postanowione. Eskel i Lambert zostaną ze mną. Uwaga! Savolo aktywował zaklęcie. Zaraz coś się wydarzy. Okej. Okay. Ups. Czujecie? Ziemia drży. Zaraz się przebiją. Ale zaraz już ebnie. Uważajcie. Wow, proszę bardzo. Wow. Powiedz coś. I dare you. Musimy chronić laboratorium. Bye. Ty, a gdzie jest? Eskel? Tak? Eskel, by tam chyba Lambert tylko biegł. A gdzie jest Eskel? Whatever. Za chwilę czeka nas ciężka walka. Mam dla ciebie eliksir. Wiedźmini nazywają go puszczyk. Regeneruje wytrzymałość. Bardzo przydatny w walce z magiem. Dzięki. Ruszajmy. No dobrze, ale to akurat zrobimy dopiero w następnym odcineczku, bo już 40 minut trwa to całe wprowadzenie. Chciałbym nagrać je całe od razu, no ale niestety 40 minut to jest naprawdę już bardzo długo. Tak więc, zaraz będę nagrywał prawdopodobnie drugi odcinek, albo później, bo jeszcze nie zmontowałem ostatniego odcinka Stabs the Zombies. Prawdopodobnie ten też od razu zmontuję i no. Bo dzisiaj już nagrałem parę odcinków, tak więc no. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zostawić subika, żeby zostać powiadomionym, kiedy wpadnie nowy filmik. I zostawcie komentarz, czy wam się podoba taka seria z Wiedźmaka, czy może nie. Myślę, że tak, bo jeżeli tobie się nie podoba seria z Wiedźmina, to lepiej oddaj swoje polskie obywatelstwo. Dziękuję za oglądanie, pa pa.